Kanał na YouTubie dla lekarza, prawnika, przedsiębiorcy, specjalisty w swojej niszy, czyli jak dotrzeć, będąc specjalistą, do widzów, kiedy kompletnie nie znasz się na algorytmach YouTube'a i innych social mediów, nie chcesz spędzać wielu godzin w internecie, przeglądając różnego rodzaju aplikacje, Instagramy, po prostu nie czujesz się w tym mocny. Być może nie umiesz występować przed kamerą i chcesz się tego wszystkiego nauczyć. Chcesz zrobić to dobrze, mądrze, w sposób profesjonalny, ale nie masz czasu i wiedzy, jak w ten temat wejść mocniej. Ja pomagam takim ludziom, pomagamy profesjonalizować wizerunki w sieci, przenosić tą twoją wiedzę ekspercką do internetu i okazuje się, że rzeczywiście wy macie różnego rodzaju bolączki, problemy. Często osoby, które robią naprawdę duże, fajne rzeczy, nie do końca sobie radzą przed kamerą i my wam pomagamy ze scenariuszem, pomagamy wam zebrać te myśli, ułożyć to w całość, w jakiś content plan, jakąś strategię, ale przede wszystkim ja muszę od was poznać cel. Cel, w jakim wy nagrywacie. Czy wy chcecie stać się cenionym i znanym ekspertem w swojej niszy, chcecie podnieść swoje stawki, chcecie podzielić się jakąś mądrością życiową, którą zgromadziliście, chcecie zyskać zasięgi social mediowe, chcecie być po prostu social media rozpoznawalni, czy może takie twarde dane biznesowe, że chcecie mieć więcej klientów, więcej płatnych klientów na bardzo wysokich stawkach i to jest zazwyczaj główny cel, po jaki przychodzą do mnie przedsiębiorcy. O ile lekarze i tego typu prawnicy bardzo często chcą też swoje jakieś takie prywatne ego zaspokoić i swoją wiedzę merytoryczną przenieść, zeskalować na wyższy poziom, o tyle bardzo często trafiacie do mnie, bo chcecie podnieść te metryki biznesowe. Jak to wszystko zrobić? Jak to do tego wszystkiego podejść? Po pierwsze, to co my robimy, to zapraszamy ludzi do studia raz w miesiącu, raz na dwa miesiące i tworzymy cały plan, który wcześniej omówimy na takiej sesji strategicznej. Czyli my sobie rozmawiamy z klientem, proponujemy mu najlepsze rozwiązania dla jego branży. Wyszukujemy w takich narzędziach jak planer słów kluczowych Google'a, co ludzie szukają. Co ludzie szukają w Google, co ludzie szukają w YouTubie, to możemy sprawdzić za pomocą wtyczki TubeBuddy i robimy taki dogłębny research. Sprawdzamy, co robią konkurenci, co robią najlepsi w tej branży i zaczynamy się lekko inspirować, ale oczywiście nie kopiować. Tworzymy swój własny content, a następnie dopalamy go reklamami. I całe szczęście YouTube jest na tyle precyzyjnym systemem reklamowym, a dokładniej ściśle mówiąc Google Ads, bo to dzięki Google Ads możemy promować filmy na YouTube, to możemy podkradać w sposób legalny i bezpieczny, nikt się o tym nie dowie, widzów od twojej konkurencji. Praktycznie bardzo mało osób w Polsce umie ustawić w ten sposób reklamy, ale możemy wybrać sobie 8-10 kanałów, tam gdzie są nasi najlepsi widzowie, potencjalnie nasi klienci, kanały konkurencji, i wyświetlać się w propozycjach reklamy, które będą ściągać ruch od twoich, od widzów, twojej konkurencji. I możemy robić to w sposób bardzo nienachalny. To nie muszą być te wredne reklamy, które wyskakują w trakcie, kiedy przeglądasz telewizor, tylko to mogą być reklamy w propozycjach i mało tego, płacimy tylko wtedy, kiedy ktoś kliknie, czyli osoba, która jest już mocno zainteresowana. Drugim kanałem pozyskiwania ruchu dla takich ekspertów jest wyszukiwarka. Dzięki możesz na przykład rozpisać wszystkie choroby, w których pomagasz, albo wszystkie jakieś działy prawne, w których też pomagasz swoim klientom, rozpisać i nagrać na ten temat treści, które będą się wyświetlać wysoko w wyszukiwarkach, czyli na przykład ekspert finansowy, kredyty frankowe, kredyt 0%. I na te wszystkie frazy ściągać sobie ruch i wyskakiwać na samej górze wyszukiwarki, bo umówmy się, który prawnik, który lekarz, która inna firma z swojej branży będzie ogarniać SEO, kiedy SEO YouTube'owe zna tak naprawdę może kilkadziesiąt osób w Polsce na takim wysokim poziomie, żeby rzeczywiście się przebić, żeby rzeczywiście wyświetlać się ze swoimi filmami od samego początku wysoko. Ostatni kanał pozyskania ruchu to jest tak zwany clickbait. Clickbait, czyli wpływanie na ludzkie emocje, sprawianie takiego niedopowiedzenia na miniaturce, takiego czegoś, że człowiek chce w to kliknąć i dowiedzieć się, co jest w środku. Zazwyczaj z takich clickbait
YouTube promuje jako funkcję przeglądania. W statystykach możemy to zobaczyć jako funkcję przeglądania i Twoje filmy wtedy są promowane na karcie głównej funkcji przeglądania oraz w propozycjach gdzieś tam bocznych i z tych kanałów mamy bardzo dużo wyświetleń. Jest to, jeżeli dobrze wskoczymy z filmem, czyli zrobimy fenomenalną miniaturkę, świetny, ciekawy tytuł, to jesteśmy w stanie bardzo dużo wyświetleń złapać z funkcji przeglądania. Budowanie marki eksperta na YouTubie jest czymś najbardziej korzystnym ze wszystkich mediów, ponieważ na YouTubie mamy najwyższy tak zwany watch time. Ci ludzie potrafią siedzieć na Twoich filmach przez wiele minut, kiedy na TikToku i Instagramie jest to zaledwie kilka sekund. Często jak włączycie reklamę na Facebooku, to jest problem dobić do 3 sekund, a na YouTubie ludzie siedzą i ja mam filmy, które oglądają średnio 10 minut, średnio. Czyli są osoby, które obejrzą od deski do deski, są osoby, które wyjdą od razu i średnia z tego buduje się na 10 minut. To jest bardzo dużo. Wyobraźcie sobie, że wszyscy ludzie z internetu, którzy trafiają na Twoją treść, siedzą 10 minut przy filmie. Jak wielką wiedzę, jak wielką pozycję, markę, eksperta jesteś w stanie zbudować, kiedy ludzie siedzą przy Twoich treściach tak długo. A jeżeli wpadną w playlistę, bo filmy możemy grupować w playlisty i obejrzą kilka Twoich materiałów, to Ty w ich oczach jesteś wyborem, jesteś pierwszym wyborem. Kiedy pomyślą o swojej chorobie, o swoich problemach, to do kogo trafią? Do Ciebie? Czy do obcej osoby, która proponuje jakieś tam stawki, będą woleli zapłacić Tobie więcej za Twoją wiedzę, ponieważ Cię znają z internetu, może nie jest to relacja jeden na jeden, ale oni czują, że Ty ich rozumiesz, że Ty jesteś ich kolegą, bo tak działa ludzki umysł. Jeżeli oglądamy kogoś przez wiele godzin, my czujemy, jakbyśmy tą osobę już znali. Mimo że ta osoba zupełnie nas nie zna, to my czujemy, że jesteśmy już kolegami, że my się rozumiemy, że my jesteśmy, że Ty jesteś w stanie pomóc rozwiązać mi ten problem. A żeby zeskalować tą markę osobistą na inne social media, tutaj już wspieramy się sztuczną inteligencją, bo możemy materiały na YouTube, które masz, wrzucić do aplikacji sztucznej inteligencji i ten AI potnie nam te filmy na rolki, TikToki, YouTube Shorts, zmontuje je, doda napisy, doda birole, sprawi, że ten montaż będzie dynamiczny i automatycznie jesteśmy w stanie w planerze ustawić sobie treści na cały miesiąc, czy nawet na całe 2 miesiące i publikować każdego dnia na wszystkie media, na LinkedIna, na Twittera, na YouTube Shorts, Instagram rolki, Facebook rolki, TikTok. 7-6 platform jesteśmy w stanie obsłużyć na automacie. Dzięki temu te krótkie filmy, te krótkie platformy jak Instagram i TikTok budują Ci rozpoznawalność i ludzie opatrzą się z Twoją buzią, a treści eksperckie na YouTube budują zaangażowaną społeczność, widownię oraz pozyskują klientów. Jeżeli chcesz zrobić to tak, jak ja to robię, w takim naprawdę top poziomie, w 4K, na 3 kamery, w najlepszym studiu w Warszawie, na takim top poziomie, wszystko zoptymalizowane pod wyszukiwarki, dopalone reklamą płatną obsługiwaną przez moją agencję, kliknij tutaj, wejdź na stronę, przeczytaj ofertę, uzupełnij prosty formularz i sprawdzimy, czy będę w stanie w Twoim przypadku Ci pomóc, czy Twoja skala działania jest dopasowana do jakości, którą tutaj świadczymy. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Guzik, cześć.